Witam. Dzisiaj chciałem pokazać na krótkim filmie, jak strugam zbrocza na głowni szabli. Mamy szablę w trakcie prac. Na tej stronie wystrugałem już dwie takie wąskie struziny. Tą stronę mamy jeszcze czystą. Dzisiaj będę to robił, za chwilę pokażę jak. Może na początek kilka słów o narzędziach. Takie struziny strugam pilnikami. Tutaj mamy pilnik okrągły, zeszlifowany i zaostrzony w charakterystyczny sposób, pozwalający na dość proste struganie. Ręczna metoda dość pracochłonna, ale wbrew pozorom dość szybko zbiera materiał. Do szerszych struzin, w zasadzie już do zbroczy, używam pilnika półokrągłego, również w podobny sposób zaostrzony, ścięty pod skosem. Na początek trzeba wytrasować linię przyszłych strudzin. Wytrasowaną linię zaznaczam sobie takim małym rylcem grawerskim, aby troszkę ją pogłębić. W wstępnym nacięciu rowka rylcami drobnym pilnikiem można przystąpić do właściwego strugania. Zaczynam pilnikiem o nieco mniejszej średnicy. Na początek dość delikatnie. Zrobienie pierwszej struziny zajęło mi jakieś 40 minut ręcznej pracy pilnikiem. Teraz analogicznie zrobię drugą niżej i następnie będzie można je wstępnie wykończyć papierem ściernym. Szabla wstępnie przestrugana pilnikiem. Jeszcze dużo rys, powierzchnia dość chropowata. Teraz czas na równanie struzin papierkiem. Po struganiu pilnikiem nigdy nie jest dość równo. Trzeba to troszkę wyrównać papierem. Zaczynam od gradacji P80. Wiertło o odpowiedniej średnicy, które owijam papierem. I dość cierpliwie, to trochę trwa, zanim wyrówna się wszystkie rysy. No i struziny zrobione. I głownia bardzo zgrubnie wykończona, ale to przed hartowaniem w zupełności wystarczy.